Hej, cześć, witajcie, z tej strony Piorun. A dzisiaj omówimy się sobie jedną kwestię z My Little Pony, nowe pokolenie, a dokładnie z jak to się mówi, rozdziału 5 odcinka Ojciec Panny z Różkowa, gdzie mamy pewien ciekawy wątek poruszony, a mianowicie Butik Rarity, który w Ponyville nazywał się Butik Karuzela. Zobaczmy sobie najpierw. Butik Karuzela. My Little Pony Wiki Fandom. Nazwa Karuzel Butik. Butik znajdujący się w Ponyville jest miejscem pracy i domem Rarity. Szyje ona sukienki i inne stroje dla kucyków, jak i dla swoich przyjaciół. Z jednorożcem mieszka także opal, czyli kot Rarity. Dobrze, jedziemy dalej. Nie ma tak jak debilnej reklamy dla ludzi o obniżonym stopniu inteligencji. Widzicie, przeżyci ją z powrotem do początku. Powstanie. Butik Karuzela początkowo nosił nazwę Karusel Kanture. Ja pierdzielę mój angielski. Projekt został szybko odrzucony. Wygląd. Z zewnątrz butik elegancko wystrojony. Jego główne kolory to róż, błękit, biel i żółć. Na drugim piętrze stoją manekiny kucyków. Butik posiada 2 piętra. Na samej górze znajduje się balkon. Tak mniej więcej wszystko wygląda. Na piętrze Rarity ma pracownię. Tam projektuje ubrania dla kucyków. Na piętrze natomiast Rarity ma swoje mieszkanie. Przedstawianie w serii. W odcinku siostrzany sojusz, Sweetie Belle, siostra Rarity, robi dla niej śniadanie w kuchni. Sweetie wchodzi również do pralni i wyjmuje bieliznę. Potem przypadkowo odwiedza pokój Rarity, w którym odcinku sukces spod igły. W sypialni Rarity znajduje się osobna pracownia dla prywatnych projektów, na przykład dla jej przyjaciółek. W drzwiach widać klapę dla kota, przez którą wskakuje też Sweetie Belle, co widzimy w odcinku Dzień Serc i Podarków. Mniej więcej to tak wygląda. Na wystawach widzą także suknie ślubne, co widać w odcinku Dzień Serc i Podarków, co najmniej 3 gwiazdy mody odwiedziły Butik Rarity. Pierwszym był Holity Tolley, który uczestniczył na pokazie mody, który początkowo Rarity zawaliła. Jednak potem, wiecie, jak się idzie, spaceruje i jeszcze się czyta, to jest to trochę zajmujące. Jednak potem wyrwała na nim wyśmienite wrażenie. W butiku pojawiła się także, to już tego imienia nie przeczytam, bo naprawdę nie chcę się wyłożyć. Zainteresował ją nowy projekt Rarity zaprojektowany z klejnotów. Następną zmianą, znaną gwiazdą, była fotofinisz. A to pamiętam z odcinku. W odcinku Zielonym cinie do twarzy. Ten odcinek pamiętam. No i tutaj macie i tak dalej. Butik widoczny jest także w odcinkach. Tu macie wszystko. No i tak, to będzie koniec. No i widzicie, tu jest właśnie, to jest generacja 4. My Little Pony, przyjaźń to magia. A teraz wam pokażę kwestię, która mnie bardzo zainteresowała, która się wydarzyła w właśnie generacji 5 kucyków. Już wam to pokazuję. Nie to. Jest.
No niestety, wiecie, nie widać niczego, ale słuchajcie tej wypowiedzi. Ten styl był bardzo modny w mojej młodości. Niesamowite, że powraca. No tak, więc chcecie zapytać o starożytnego jednorożca, Opalin. Co? Wiesz coś o niej? Popatrzcie na tego Pegasa. Ma na sobie vintage'owy kapelusz z butiku Karuzela. Wiecie, jak trudno... Właśnie. Słuchajcie, z butiku Karuzela, czyli po tym jak kucyki ziemskie, Pegazy jednorożce straciły swoją magię w wyniku wojny Twilight Sparkle z Opalin Arcaneą, to widać, że jednak wzmianki o butiku Karuzela zostały i kucyki znają ten butik. Jest, widać, że według mojej teorii, prawdopodobnie po odejściu Rarity, to Sweetie Belle przejęła butik Karuzele i kontynuowała jej dzieło. Zresztą przypomnijmy sobie, że Sweetie Belle też potrafi ładnie szyć i jej to wielokrotnie wychodziło. I mogę powiedzieć szczerze, że jestem bardzo zainteresowany właśnie tym, że jest ten wątek poruszony w generacji piątej, co może wskazywać, że zanim Opalin Arcaneą napadła na Canterlot i zrównała go z ziemią w celu przejęcia całej magii Equestrii i władania nią, to Twilight Sparkle właśnie ściągnęła całą magię w kryształy, zaklęła i rozdzieliła w trzy strony świata według mnie. A po prostu wiele księżyców temu. Przypomnijmy sobie, że statystyczny kucyk żyje około 150 lat. Plus minus teoria, jak to teoria. I powiem wam szczerze, że naprawdę, że no to jest zasadniczy problem tak naprawdę, bo... To jest zasadniczy problem, bo dużo informacji nie mamy na ten temat, ale... Ja tu mogę swoje teorie wrzucić akurat. No nie ma to jak debilne reklamy, naprawdę. Swoje teorie wrzucić, że właśnie po tym, jak Opalin napadła na Canterlot i zrobiła tam sieczkę i wiele kucyków kropnęło przy okazji tego, to Rarity z koleżankami pewnie starały się stawiać opór, ale tak naprawdę do końca nie wiemy, co się stało. Ja nie zamierzam tu różnych teorii spiskowych, że one też kropnęły, bo Opalin ich usmażyła razem z Discordem. Ale weźcie pod uwagę, że Twilight przecież w sezonie 9 to już jest koniec, w odcinku końcowym przez Spike został ambasadorem Equestrii i możliwe, że on żyje. Ale to tylko teoria moja, wiecie. Twilight Sparkle na pewno powróci, dlatego że dajmy na to, będzie jak w Gwiezdnych Wojnach, że będzie mentorką, którą poprowadzi Sunny i pomoże jej okiełznać swoje moce. Ale naprawdę może być bardzo ciekawie i powiem wam szczerze, że no nawet ciekawie bardzo może być. Sytuacja może się bardzo dynamicznie rozwinąć. Zobaczcie, że w rozdziale 5 My Little Pony Nowe Pokolenie mamy właśnie ucięte w doskonałym miejscu wątek filmu. Dlaczego? Dlatego, że w następnym rozdziale 6 prawdopodobnie może się, ale nie musi, pojawić się Twilight Sparkle. Ona skądś się pojawi i Opalin Arcaneą już wtedy będzie zagrożona. Zobaczcie, że w Nocy Koszmarów z rozdziału 5 odcinka na Netflixie mamy już pokazane, że Opalin zobaczyła, że drzewa harmonii się połączyły z Zatoką Grzyw. I ona może się teleportować dzięki temu do właśnie Zatoki Grzyw. Już to pozostaje problemem. I ukradła to jest znaczek Posey. Więc tu już mamy, no, już mamy pokazane, że Opalin zaczyna realizować swoje plany. No i co potem? Mogę powiedzieć tyle, że Opalin prawdopodobnie będzie starała się przejąć całą magię, obalić wszystkie nasze bohaterki, przejąć kontrolę nad pozostałościami dawnej Equestrii i władać po wsze czasy. No tylko, że jej plan ma zgrzyt. Bo jeżeli teraz w kluczowym momencie pojawi się Twilight Sparkle, no to Opalin leci na ryj, na szyję, na sam dół i wali w glebę.
No. Bo no naprawdę, butik Karuzela jest bardzo ciekawym wątkiem, który został poruszony. Nie tylko ten wątek został tam poruszony. Ale to, zobaczcie. Samo to, że kucyki z generacji piątej wiedzą coś o butiku Karuzela, to już mi nasuwa ciekawe teorie. Co tam może mogło się odwalić? Piszcie w komentarzach, jakie wy macie teorie na temat tego, coś tam, co tam się odwaliło. Pozdrawiam serdecznie, Piorun Burza Elektryk.